Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile na moim kanale. No i w końcu ukazał się jakiś bardzo fajny event TOTS, czyli Team of the Season So Far, czy jakoś tak. Dobra, zresztą nieważne, mamy tutaj Premier League. Czy będą inne z tego, co tam czytałem? No to coś jeszcze będzie. Więc słuchajcie, no evencik jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. No i ja oczywiście już wam zaraz pokażę, w co gram. Fajnie, jakbyście napisali, w co wy będziecie grać, kogo chcecie sobie odebrać. Oczywiście w pierwszej zakładce mamy tutaj pokazane, jak grać. Następna zakładka to... No i tutaj oczywiście rozgrywamy sobie skill game'y bądź head to head, no albo po prostu versus attack. No i zbieramy punkty, no jak zbierzemy 500 punktów, to tutaj dostajemy 100 tych punktów TOTS, a jak zbierzemy 1500, to mamy 500 punktów. No więc niezła akcja. Także tak wygląda druga zakładka. Dalej tutaj możemy sobie oczywiście rozgrywać bonusowe mecze. Tutaj możemy trafić, prawdopodobnie Global League Player 80+, więc no fajnie, można się skusić. Tutaj mamy jeszcze też hard i jest też normal. Na hardzie możemy zdobyć jeszcze skill boosty dwóch zawodników Gold 75+, no i oczywiście prawdopodobnie można dostać Team of the Week albo Global. Także to też sobie pogram. Szczerze mówiąc, dopiero zacząłem teraz grać, bo miałem ten odcinek nagrać wam dzisiaj na rano, ale no niestety wczoraj nie dałem rady, także bardzo przepraszam. No i tu możemy oczywiście zrobić sobie skład challenge, czyli możemy zdobyć tutaj 30 punktów rar i common 50, także myślę, że na to też się skuszę. Następna zakładka mamy TOTS rezerw, no i tutaj możemy sobie spróbować trafić jakiegoś fajnego zawodnika. No ja na razie trzymam te punkty, poczekam sobie, na razie jeszcze nie będę tutaj nikogo odbierał. No bo jak wiecie, ja mam ligę hiszpańską, więc no tutaj żaden piłkarz mi się zbytnio nie przyda. Jak tutaj będzie dalej, bo widzimy, że dalej mamy tutaj 14 maja, później mamy 21 i 28 i jeszcze 4 czerwca, więc no długo będzie ten evencik, więc bardzo fajnie. Możecie napisać, czy tutaj będą jacyś zawodnicy z innych lig. No, wy jesteście bardziej obcykani, ja no niestety za bardzo czasu nie mam, żeby to wszystko śledzić, więc możecie napisać mi w komentarzu. Także ja na razie te punkty sobie jeszcze trzymam, nie odbieram. No i tyle. Następna zakładka mamy tutaj, co tutaj było? Community Special, no i tutaj oczywiście rozgrywamy sobie mecze. Przeważnie tutaj wszędzie rozgrywamy mecze. Potrzebna jest stamina oczywiście z tego, co tutaj widzicie. No i tutaj rozgrywamy mecze i dostajemy różne nagrody, 25 tysięcy końców, skill boosty, zawodnika 80+, ja już jednego odebrałem w innej zakładce, mamy też punkty TOTS, skill boosty, trening, mamy też rezerw token i tak dalej, kasiorka, możemy zdobyć też piłkarzy, więc w to też sobie później pogram. Community dalej, następna zakładka, no i tutaj mamy... No właśnie, tutaj już zacząłem sobie iść, no i wcześniej zadałem pytanie, bo szczerze mówiąc nie wiem, gdzie to było. Aha, to nie tutaj, dobra, nieważne. Z tego, co czytałem na FIFA Mobile Polska bodajże, o ile się nie mylę, to prawdopodobnie z tego, co tam wyczytałem, grając free to play, można odebrać zawodnika 101 overalla, ale jak będziemy oczywiście kupować za kasiorkę energię, jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzu. No sporo punktów tutaj trzeba, bo aż 5000, tutaj 3000, no więc no dużo, więc napiszcie w komentarzu. Ja tutaj oczywiście idę sobie po Casemiro. Bardzo mi się podoba ten Courtois, który tutaj jest na 102, ale no raczej go nie zdobędę, więc trochę gemów mam, ale chyba raczej no nie mam szans, ale tego Casemiro, no z tego, co tam czytałem, no to powinno się dać zrobić. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Dobrze, więc jak na razie idę tutaj po Casemiro. Po drodze oczywiście mamy tutaj różne nagrody. Standardowo tutaj będę walczył o 50 skill boostów. Dalej mamy kasiorkę, trening, komony i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze ciekawego jest? Trening. No więc fajnie, dużo rzeczy się tutaj na pewno przyda. Dobrze, mamy dalej
kolejną zakładkę. No i tutaj też zacząłem sobie grać. No i tutaj jestem już na pozycji tej, gdzie mogę zdobyć tutaj 100 skill boostów. No i tutaj oczywiście musimy nie tylko, że wygrać mecz, ale czasami trzeba coś zrobić, więc w tym meczu muszę tutaj przez 45 minut skompletować 30 podań, więc no, do zrobienia. No i później już tutaj będę walczył o kolejnego zawodnika Global League Player 80+. A tutaj co trzeba zrobić? Score 20-20, score 2 gole i co? Using attackers. Nie wiem, co to znaczy using. Możecie napisać w komentarzu. Kiepski jestem z angielskiego, ale może sobie przetłumaczę. Tutaj po prostu trzeba wygrać i tak dalej. Tutaj mamy 300 punktów tych TOC, więc bardzo fajna sprawa. Tutaj musimy oczywiście zremisować, zagrać extra time i wygrać oczywiście w karnych. Tutaj po prostu wygrać, a tutaj co musimy zrobić? Dojść do karnych, strzelić gola, 30 podań, strzelić gola chyba tutaj z tego co widzę obrońcą, nie wiem, jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Dobrze, następna zakładka, no i oczywiście na samym końcu możemy tutaj wygrać logo, tu jeszcze nie grałem. Tu mamy co? Za gemy możemy sobie tutaj odebrać punkty 250 TOTS point, no i prawdopodobnie można trafić tutaj różnych zawodników. Czy będę to wykupywał? No na razie jeszcze nie myślałem o tym. Mamy tutaj oczywiście ikonę Giggsa, więc bardzo fajna sprawa. Zawodnik z Manchester United, oczywiście no legenda, 139 speeda, no mega. Statystyki ma naprawdę bardzo fajne. No ale dobra, lećmy dalej. No i tutaj oczywiście po prostu za punkty odbieramy sobie nagrody, kasiorka, skill game, skill boosty, przepraszam, treningi i tak dalej, jeżeli ktoś chce sobie odebrać jakiegoś piłkarza, to oczywiście może sobie tutaj skręcić, no to w inną ścieżkę oczywiście, bardzo fajni zawodnicy, z tego co widzę jest tutaj Van Dijk na 100 overall, Mane 101 i Kevin De Bruyne 102, więc no mega, zaraz sprawdzę sobie jakie on tutaj ma statystyki, 111 speeda, Mane pewnie będzie szybki, 140, no kozaczek, pięknie. No ale ja nie mam ligi angielskiej, więc gram sobie w tamtej poprzedniej zakładce. I ostatnia zakładka Ultimate TOTS. I co my tutaj mamy? Tutaj, szczerze powiem, nie mam pojęcia o co chodzi, więc możecie napisać w komentarzu. Mamy też tu jakąś ikonę, z tego co widzę, Prime ikona. No i tutaj następne... Czyli to będzie troszeczkę później. Mamy startery i tak dalej, więc to będzie pewnie później. No i tutaj mamy jeszcze następnych z rezerwy, z tego co widzę. I coś jeszcze będzie? No nie, to wszystko. Także powiem Wam szczerze, że evencik jest naprawdę bardzo fajny, podoba mi się. I no w końcu coś innego. Fajnie, że można grać mecze. Także no event nie jest trudny, w jednym miałem problem, bo nie wiedziałem o co chodzi, ale po prostu zapytałem się na forum, no i uzyskałem odpowiedź, no i fajnie, bardzo dziękuję oczywiście osobom, które mi tutaj pomogły. Tutaj oczywiście zbieramy te punkty, które nam się przydadzą tam później, ja sobie tutaj za chwilę będę pykał, także słuchajcie, no to tyle w tym odcinku. Może pokażę Wam jeszcze jakiego zawodnika udało mi się trafić ostatnio, no nie jest to jakiś, nie wiadomo co, który to był, on miał 80, ojej, gdzie on mi się tu schował, aha, to był on, trafiłem jak na razie Godwina, także na razie taki zawodnik z Australii mi wyleciał, no ale oczywiście nie jest mi on potrzebny, pójdzie na przepalenie, bądź no zobaczymy, może jakieś SBC albo coś takiego. Także słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych, piszcie w komentarzu, jak Wam się podoba evencik, no i tam, gdzie zadałem pytanie jakieś, to fajnie, jakbyście mi odpowiedzieli. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. I muszę się zabrać w końcu za ekipę lewego, bo ostatnio ciężko w robocie i w domu też dużo obowiązków i powiem Wam szczerze, że nie mam kiedy tego nagrać, ale na pewno nagram, także pozdrawiam, do zobaczenia. A jeżeli ktoś jest nowy, to fajnie, abyście zasubskrybowali kanał, zostawili łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. No i widzimy się w kolejnych, do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam, dużo zdrówka życzę, trzymajcie się, cześć.